Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W dzisiejszym materiale będziemy sobie przywoływać serię faktów i wydarzeń, które niestety prowadzą do niezbyt optymistycznej konkluzji. Dlatego pozwolę sobie zacząć od czegoś pozytywnego i bardzo optymistycznego. Na początek podziękowania dla Państwa. Bardzo Państwu dziękuję za to, co się wydarzyło na zrzutce Rafała. Wiśniewskiego po moim wczorajszym wywiadzie z Rafałem. Jesteście Państwo wielcy, dajecie państwo wiarę w to, że to, co tutaj robię, ma sens. Dzięki. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Ci z Państwa, którzy wiedzą o co chodzi, to te, ta zrzutka jest już od kilku miesięcy. No i Rafał przez te kilka miesięcy ledwo 2000 uzbierał przez kilkanaście godzin, od odkąd opublikowałem wczorajszy wywiad z Rafałem, no to, drodzy Państwo, jest już prawie 8 tysięcy, w chwili, w której kręcę ten vlog. Bardzo, bardzo dziękuję, to jest naprawdę super. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to w pierwszej linii opisu jest link do wywiadu z Rafałem, w opisie tamtego wywiadu z Rafałem jest znowu link do tej zrzutki. W gigantycznym skrócie, Rafał to żołnierz. Żołnierz wojska polskiego, który służbę ojczyźnie przypłacił tym, że ma zmiażdżoną rękę. I armia, na którą wydajemy tak gigantyczne pieniądze, zamiast Rafała wyleczyć, zamiast mu pomóc, to traktuje go jak wroga. Przerąbane, nie? Tak, to też mi się nie podoba, że my, Polacy, musimy robić zrzutkę na leczenie człowieka, który bronił ojczyzny. A nie, że wystarczy, że już płacimy tak gigantyczne pieniądze za armię, ale to mi się podobnie nie podoba jak sytuacja, w której wydajemy gigantyczne pieniądze na NFZ, a i tak co chwila robimy zrzutkę na leczenie na przykład dzieci. No, jest to kurde porąbane i chyba często, to, czas to nagłaśnie. W każdym razie bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dzięki Państwu jest szansa, że Rafał odzyska, odzyska sprawność w tej dłoni. Zwłaszcza, że w ten 5.19 planuję live'a, w którym to będziemy dalej zbierać pieniądze na Rafała. Także mam nadzieję, że się uda. Zapraszam na live'a w ten 5.19 w pierwszej linii opisu. Link do mojego wywiadu z Rafałem, gdzie tam dokładnie tłumaczę, o co chodzi. W linku tamtego wywiadu jest też link do zrzutki. Druga bardzo pozytywna rzecz, drodzy Państwo, to jest historia tego zdjęcia. Ten pan, który stoi koło mnie, to jest Krzysztof. Krzysztof z firmy Sikor Homebud, który zajmuje się remontami mieszkań. Generalnie w Warszawie i w okolicach. Jaka jest historia tego zdjęcia? No, niesamowita. Po 20 paru latach zadawania się z firmami budowlanymi, remontowymi, które prawie zawsze kończyły się mniej więcej tak samo, czyli czułem się. Hmm, no, wiecie, jak, jaką opinię mają polskie firmy budowlane, nie? E, no, to, drodzy państwo, trafiłem na firmę budowlaną, która nie tylko jest normalna, to jest skuteczna i moim zdaniem, jak za tak rewelacyjną jakość usług, to tania. Znaczy, obiektywnie nie są tanie, ale jak za tak jak, fantastyczną jakość usług, bardzo, przynajmniej taka moja opinia. Słuchajcie, od tych paru lat miałem u siebie w mieszkaniu problem budowlany, który był dość skomplikowany. Regularnie przychodzili różni budowlańcy, patrzyli, słuchali, co trzeba zrobić, i mówili mniej więcej jedno: Panie, to się nie da! Nie da się, nie da się! I tak przez kilka lat. Przyszedł Krzysiek, popatrzył, popatrzył, wziął kartkę, coś porysował, no i pytał: Dobra, to kiedy robimy? Ja już myślałem, że kolejny mówi: Panie, to się nie da! I tak do mnie to wiecie, tak z opóźnieniem dotarło. To tak mówię. A kie, kiedy można? Tak, za dwa tygodnie. Ok. Potem się okazało, że dało się trochę szybciej. Potem przyszedł pracownik Krzysztofa i to zrobił dosłownie w dwa wieczory. Konkretnie jeden wieczór, jeden ranek. Przyszedł wieczorem, zabezpieczył całe miejsce, w którym miała być praca. Także poza to miejsce praca, to było między innymi kucie, to się nic nie wydostało, nawet żaden pył, tak to pozabezpieczał. No, i ja poprosiłem, żeby, ponieważ to już był wieczór, żeby nie kuć, żeby sąsiadów tam nie budzić, to przyszedł na drugi dzień rano wszystko zrobił poszedł. Rewelacja, drodzy Państwo, jestem zachwycony. Dam w drugiej linii opisu link do strony Sikor HomeBudu, i od razu powiem bardzo wyraźnie i stanowczo, to nie jest reklama. Ja nie reklamuję firmy Krzysztofa. Krzysztof mnie o to nie prosił, a już na pewno nic mi za to nie dał. To ja zapłaciłem za usługę. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem, Bo to jest, drodzy Państwo, dla Was normalna, dobrze działająca, wykonująca umowy, robiąca to, czego się chce, jeszcze czysto po sobie sprzątająca firma budowlana. To jest skarb. Jeśli się ja z Państwem dzielę tym skarbem, to nie jest reklama, to jest moja opinia, którą po prostu za darmo się z Państwem dzielę. To a teraz, drodzy Państwo, skoro już było pozytywnie... No to przejdziemy do Trzeciej wojny światowej. Tak, ale miejmy nadzieję, że jej nie będzie i że się jednak da radę pocieszyć moim mieszkankiem, które wreszcie jest takie, jak miało być, kurde od początku. To drodzy Państwo, jaki jest temat dzisiejszego odcinka? No, temat dzisiejszego odcinka jest taki, że wojna Izraela już nawet ciężko powiedzieć z kim, bo oni się już mają wojnę z Iranem, Libanem. Strefą Gazy, zaraz będą mieli z zachodnim brzegiem Jordanu, um, proksy z, y, z Federacją Rosyjską, coraz bliżej proksy z Turcją, y, z ONZ-em już wojują um, i jeszcze drodzy Państwo, ze wspólnotą chrześcijańską. To pokazuje, że no po prostu Izrael ma już wszystko w dupie. On już po prostu jest na wojnie z całym światem. To już jest taka wojna światowa. Izrael i Minionki Izraela versus cały świat. Izrael już się kompletnie z nikim nie liczy. I ta wojna zaczyna w sposób ewidentny wymykać się Izraelowi spod kontroli. Izrael ją przegrywa również na kanwie informacyjnej, a ponieważ wyraźnie widać z tego, co Izrael robi, jak się zachowuje, że jest bezwzględne, że oni by wygrać zrobią absolutnie wszystko... To jest oczywiste, że Izrael przed niczym się kurde nie cofnie. I zrobi wszystko, co tylko będzie Bóg, żeby wygrać, nawet jeśli spowoduje to wybuch trzeciej wybuch wojny światowej, i jeśli to, nawet jeśli to będzie Wojna Duklarda, od już mają w dupie. I to jest arcy, ale to powiem arcy niebezpieczne. Zwłaszcza, jeśli dodamy sobie do tego, że Stany Zjednoczone wysyłają do Izraela swoich żołnierzy. Oficjalnie po to, żeby obsługiwali system obrody przeciwrakietowej, ale to już są żołnierze amerykańscy, którzy postawią stopę na izraelskiej ziemi, po to, żeby walczyć z Iranem i innymi, którzy będą Izrael atakować. To już jest wprost włączenie się, na razie na małą skalę, amerykańskich żołnierzy w wojnę Izraela. Zwróćcie Państwo uwagę, że przez. Prawie 3 lata, prawie 3 lata, w lutym będą 3 lata trwania wojny na Ukrainie, którą Stany Zjednoczone wspierają niesamowicie wręcz. Oficjalnie amerykańscy żołnierze nie znajdują się na terenie Ukrainy i oficjalnie nie biorą udziału w tej wojnie, oficjalnie nie obsługują żadnych elementów uzbrojenia. Czyli zaangażowanie w konflikt zbrojny Iran. Izrael jest już większe niż w zaangażowanie w konflikt zbrojny Ukraina-Rosja. Amerykanie wysłali tam wojska. Dalej. Izrael jest już tak bezczelny, że, no jak już powiedziałem, konfliktuje się ze wszystkim ze wspólnotą chrześcijańską, bo na przykład, yy, drodzy państwo, tutaj jest cytat cytat z wirtualnej Polski, Izrael uderzył w chrześcijan. E, tragiczny bilans Czerwonego Krzyża. Co najmniej 18 osób zginęło w wyniku izraelskiego nalotu na miejscowość Aito w północnym Libanie przekazał Czerwony Krzyż. E, ten teren zamieszkuje, gu, zamieszkiwany głównie przez chrześcijan, jak podkreśla agencja AFP, dotąd nie był celem ataków izraelskich sił zbrojnych. Czyli drodzy Państwo, e, Izrael już zaczyna mordować chrześcijan, e, chrześcijańskich cywilów. E, jak już powiedziałem, po jednej stronie już dość oficjalnie zaangażowani są, e, są Amerykanie, Po drugiej stronie dość oczywisty sposób zaangażowani są e, Rosjanie. E, ponieważ jakiś czas temu będziemy sobie to czytać zaraz na źródłach, e, został, e, został drodzy państwo, przeprowadzone spotkanie Putin, z prezydentem Iranu. To jest PAP, czyli Polska Agencja Prasowa. Putin spotkał się z prezydentem Iranu. Ukraina protestuje, to, że Ukraina protestuje, sądzę, że Irańczyków i Rosjan mało interesuje. Natomiast zobaczcie, z jednej strony mamy jedną stronę konfliktu, Izrael, który już gości amerykańskich żołnierzy. Z drugiej strony mamy drugą stronę konfliktu, czyli Iran, który gości prezydenta. Federacji Rosyjskiej. A Pikanterii całości dodaje, że już kilka miesięcy temu Rosja rozmieściła na terenie Iranu swoje systemy obrony przeciwrakietowej S-400. Czyli z jednej strony jest Izrael, żołnierze yy, amerykańscy i amerykański sprzęt, z drugiej strony oficjalnie jest tylko rosyjski sprzęt, ale jest dość oczywiste, że raczej obsługiwany przez rosyjskich żołnierzy. Ciekawostka. Dalej, drodzy Państwo, to, że tam Amerykanie wysyłają y, y, tych żołnierzy, to się bierze z chociażby źródłem jest y, TV24. Amerykański system TAD będzie bronił Izraela. Z LIDA dowiadujemy się, że będzie bronił, bo go będą obsługiwać amerykańscy żołnierze. Y, potem, drodzy Państwo, ciekawa, y, ciekawe, że y, kwestia Izraela może spowodować rozłam w NATO. To jest artykuł z portalu Bankier.pl. Erdogan o ataku Izraela na Damaszek. Rosja, Syria i Iran powinny podjąć kroki. I co czytamy w Lidzie? Rosja, Syria i Iran powinny podjąć skuteczniejsze kroki w obronie integralności terytorialnej Syrii. E, oświadczył w sobotę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan komentując izraelski atak na Damaszek. E, no, Drodzy Państwo, czyli mamy prezydenta... Turcji, yy, drugiej najsilniejszej armii NATO, który wprost nawołuje do tego, żeby Rosja, Syria i Iran pierdzielnęły w Izrael za to, co ten wyprawia w Syrii. I żeby nie było wątpliwości, ja nie twierdzę, że on nie ma racji, bo to, co pierdziela Izrael, to jest jakieś ho horrendalne bezprawie. Nie bez kozery. Yy. Zarówno premiera Izraela, jak i ministra od wojskowości chce podstawić Międzynarodowy Prokurator przed Międzynarodowym Trybunałem do spraw zbrodni wojennych. Międzynarodowym Trybunałem karnym za jebane, prawdopodobne zbrodnie wojenne. Natomiast, drodzy Państwo, Izrael ma to głęboko w dupie. Tutaj mamy, drodzy Państwo, artykuł z Polsat News, nasila się konflikt na linii Izrael ONZ, Antonio Guterres uznany za persona non grata. Czyli generalnie sprawa wygląda tak, że Izrael jest bardzo mocno wkurzony, że e, pacyfikację Libanu... Utrudniają mu wojska NZ, bo to są wojska pokojowe i dbają o to, żeby był pokój, a Izrael chce wojny, więc mu ci żołnierze przeszkadzają, więc ich atakują od dłuższego czasu. Do tego stopnia, że już zostali niektórzy radni. No to sekretarz generalny NZ-u no, ujął się za swoimi żołnierzami. Czyli zrobił to, co na przykład Tygrysek Wszystkich Tygrysków, Tygrysek Obrody Narodowej, pan Kościoła Kabesz, nie umiał. I najpierw zaczął mówić o jakimś bezosobowym ataku na tych żołnierzy, gdzie nie umiał nawet wymówić słowa Izrael. I tam ktoś zaatakował, ale nie wiadomo kto. A potem, jak już mm, przeszło mu słowo i Izrael przez usta, to zaczął mówić o incydencie. Że ten atak Izraela na żołnierzy to był incydent. No, niezły mi incydent. E, państwo formalnie demokratyczne, formalnie praworządne, formalnie super fajne atakuje bezwzględnie um, żołnierzy ONZ-u pod flagą ONZ-u i ma wszystko w dupie. Chce, żeby sobie stamtąd poszli, bo jak nie, to będzie źle. E, no, ujmuje się za nimi sekretarz generalny ONZ-u, czyli super ważna Szycha, No to jest. Przywódca Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i Izrael, zamiast przeprosić, zamiast powiedzieć, że już nie będą, to robi z siebie ofiarę, no bo kurde, ktoś mu przeszkadza. Izrael chce, żeby oni sobie poszli, a oni sobie nie idą, więc on ich atakuje, strzela do nich i robi różne rzeczy, żeby ich zmusić. A oni, zamiast sobie pójść, to, to, to jeszcze ktoś ich śmie bronić. No to uznali. Za personalną non grata ta, szefa ONZ-u. To już jest, drodzy Państwo, to pokazuje, jak bardzo Izraelczycy są bezczelni i jak bardzo przed, przed niczym się nie cofną. A propos tego, że się nie cofną, e, też przesłanką do tego, że m, ten konflikt wymyka się spod kontroli, będzie skalował, to jest portal wnp.pl. Iran zerwał rozmowy w, z USA. Wskazał powód, czyli tam Stany Zjednoczone starały się coś tam zrobić, żeby tej trzeciej wojny światowej jednak tam nie było, żeby ten konflikt nie eskalował, żeby się nie rozwijał, no ale dupa nie wyszło. No oczywiście oficjalnie zwalili na Iran. Czy naprawdę winny jest Iran? Czy, tak na, czy do, może na przykład, wiadomo, że może dziś, może już w nocy, może zanim opublikuję ten vlog, Izrael uderzy na Iran. No i przecież to nie może być tak, że Iran chce pokoju, Iran się dogadał, a Izrael mimo to ich zaatakował. No nie, no to... czy Iran zerwał naprawdę te rozmowy, czy to, czy, 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 czy nie Iran zerwał te rozmowy? Jasne jest, że i tak by nam powiedzieli, że Iran zerwał. No ale tutaj Wiadomo, że ważne, że te, istotne jest to, że te rozmowy zostały zerwane, a to jest, a to oznacza, że za chwilkę pójdzie atak, e, natomiast Iran nie jest sam, ta wojna będzie mocno eskalować, wcześniej mówiłem o tym, że Putin będzie bardzo mocno wspierał Iran, czyli Federacja Rosyjska, no a tutaj, drodzy Państwo, widać, że nie tylko. To jest artykuł znowu z WNP.pl. Iran liczy na pomoc państw arabskich w konflikcie z Izraelem. Czyli Iran robi co może, żeby z tego konfliktu zrobić konflikt izraelsko-arabski. A, a w zasadzie izraelsko-muzułmański. Muzułmanów na świecie zdaje się coś koło miliarda, Izraelczyków zdaje się też koło 9 milionów. Nawet gdyby przyszli, był sukurs Żydzi mieszkający poza Izraelem, nawet ci, którzy nie mają obywatelstwa izraelskiego, 20 milionów uzbierają, więcej nie, versus miliard muzułmanów. Ale, drodzy Państwo, najciekawsze jest to, jak bardzo Izrael tę wojnę przegrywa. Mówiłem już we vlogu, że Izrael sobie kompletnie nie radził militarnie. A ten artykuł, który tutaj pokazuje, w, w tym momencie z Jeruzalem Post świadczy o, to, że, o tym, że Izrael radzi, nie radzi sobie nie tylko militarnie, ale również nie radzi sobie propagandowo. Izrael przegrywa wojnę informacyjną, czyli przegrywa już wszystko. Wojnę dyplomatyczną zaczął przegrywać od dawna, w momencie w którym już tak czołowi dyplomaci, jak szef ONZ-u, zaczęli oficjalnie zgłaszać do nich pretensje. To już był problem dyplomatyczny w chwili obecnej z Izraelem oficjalnie mało kto chce rozmawiać, mało kto chce się za nimi ująć. W zasadzie są Stany Zjednoczone, pewnie Wielka Brytania i pewnie niewiele więcej innych krajów. Militarnie to już mówiłem, jak bardzo sobie nie radzą. E, świadczy o tym chociażby to, że w zasadzie nie dali rady się przedrzeć przez. E, Granice Libanu wojskami lądowymi. To już jest, drodzy Państwo, dwa tygodnie od zaatakowania Libanu nie udało im się przejść linii Hezbollahu. Dostają w pierdziel, o tym mówiłem. E, dwa tygodnie nie odważyli się zaatakować Iranu, pewnie dlatego, że są za słabi. Teraz te rozmieszczenie systemów przeciwrakietowych Stanów Zjednoczonych na terytorium Izraela. Sugeruje, że Izrael będzie niedługo przyjmował na klatę kolejne pociski Iranu, więc ta słabość Izraela, polegająca na tym, że na razie nie zaatakowali, prawdopodobnie ośmieli Iran do kolejnego ataku, lub też wiedzą, że atak, jaki Izrael przeprowadzi na Iran, będzie na tyle słaby, że wbrew za zapowiedziom nie uda im się zmierzyć Iranu, i Iran wyprowadzi kontrę. I ta kontra będzie przechwytywana przez Stany Zjednoczone. A ten artykuł, który w tej chwili Państwo widzicie, z Jerusalem Post, świadczy o tym, że Izrael przegrywa wojnę informacyjną, propagandystyczną, czyli ostatnie co im zostało. Drodzy Państwo, ten artykuł, hmm, przypominam, z Jerusalem Post to jest izraelskie, izraelskie medium po przetłumaczeniu na język polski, nosi tytuł taki. Fałszywe plotki o śmierci dowódcy IDF, IDF to jest Israel Iz Defense Force, Izrael chyba dla beki nazwał swoje wojska wojskami defensywnymi. Halawiego w ataku Hezbollahu zalewają, przepraszam, fałszywe plotki o śmierci dowódcy IDF, Halawiego w ataku Hezbollahu zalewają media społecznościowe. I teraz, drodzy Państwo, czyli mamy artykuł, który mówi, że w mediach społecznościowych pojawiło się masa, dosłownie zalew informacji, że Iran wziął i zdeutralizował dowódcę izraelskich sił zbrojnych. Faceta, który, jak rozumiem, dowodzi armią tak humanitarną, że tam ile, ile w samej strefie gazy wymordowali cywili? 40 tysięcy? Nie? I teraz tak. Sam Izrael mówi, że zalewają internet nieprawdziwe informacje o śmierci dowódcy IDF. Czy to jest prawda, co mówi Jerusalem Post? Czy to jest nieprawda? Nie wiemy. W każdym z tych przypadków oznacza to druzgocącą porażkę Izraela. Od razu powiem, że Media izraelskie w sposób oczywisty są nieobiektywne. Tak jak, jak to się ładnie mówi, na wojnie, prawda jest pierwszą ofiarą czy prawda jest pierwszą ofiarą wojny. Media krajów biorących udział w strefie, w działaniach militarnych, w wojnie, z definicji kłamią, z definicji sieją propagandę. Wierzenie im na słowo jest po prostu głupie i nie, nie obrażam. Setek polskich dziennikarzy, którzy za fakty przyjmują um, informacje płynące ze strony ukraińskiej, w ogóle ich nie, nie weryfikując. Nie, nie, nie atakuję tych ludzi, choć nie rozumiem, jak można e, przyjmować za fakty informacje płynące od jednej ze stron konfliktu, gdzie jest oczywiste, że na wojnie wszyscy kłamią. Więc możliwe są dwie opcje. Opcja numer jeden. Jeruzalem Post kłamie. Oznacza to, że pogłoski, które dosłownie zalały media społecznościowe o tym, że Hezbollah wysłał im w ramienia istoty, której się podoba masowe mordowanie cywilów, w tym dzieci pewnie takiej rogatej e, szefa izraelskich sił zbrojnych. Co oznacza niesamowitą porażkę militarną no bo kurde rozwalili im dowódcę i jednocześnie porażkę informacyjną ponieważ Izrael nie dość że dał sobie zabić dowódcę sił zbrojnych to jeszcze nie utrzymał tej informacji w tajemnicy to jest porażka w wojnie informacyjnej nie udało mu się utrzymać tego w tajemnicy. W związku z tym informacja o tym dosłownie zalewa media społecznościowe. Pojawiają się filmiki, nagrania, wiadomości rozpowszechniają między innymi konta na Twitterze, tak zwane zweryfikowane, które mają setki tysięcy obserwujących, uznawane za wiarygodne. Porażka niesamowita, że co, czegoś takiego nie udało im się utrzymać w tajemnicy, prawda? To jest, I to jest i Izrael próbuje rozpaczliwie i nieudolnie bronić się, twierdząc, że to jest dezinformacja. Czyli klasyk, jaki znamy od 2022 roku z konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Prawie zawsze, jak pojawiały się jakieś niewygodne dla Ukrainy informacje, tutaj po naszej stronie to krzyczeli, że dezinformacja grozili grozili prześladowaniem, nawet jeśli były to informacje, które już dzisiaj są uznane za całkowicie prawdziwe i pewne, takie jak na przykład to, że na Ukrainie od dawna brakuje ochotników, że rekrutacja do wojska prawie nie zawsze odbywa się na zasadzie, że ochotnik chce i idzie, więc może, tylko że są dosłownie łapanki na ulicy itd., tak dalej. Ktoś mówił niewygodną prawdę, było nazywane to dezinformacją na tej samej zasadzie, jak ludzie... W Rosji mówili o sukcesach Ukrainy, o porażkach Rosji, no to tam, to tam mówili o dezinformacji, łapali, syłali do łakru. No tam było jeszcze gorzej. Ehm, także taki klasyk nie umieli tego powstrzymać, nie, nie umieli powstrzymać wycieku informacji no to rozpaczliwie próbują krzyczeć: dezinformacja, dezinformacja, dezinformacja. Ehm, nikt, kto zdaje sobie sprawę, że na wojnie wszyscy kłamią, nie, nie uznaje, że to, co Jeruzalem Post mówi, jest na 100% prawdą. Ale to jest ta pierwsza wersja. Czyli naprawdę Hezbollah rozwalił Izraelowi dowódcę IDF-u, ale jest jeszcze druga opcja. Czyli, Izra czyli w tym wypadku Jeruzalem Post kłamie. Sieje dezinformację, nazywając dezinformacją prawdziwe informacje. Ale jest jeszcze druga opcja. Czyli Jeruzalem Post mówi prawdę, że ten dowódca idf naprawdę żyje, ma się dobrze. Filmiki przedstawiające jego zgon są spreparowane, są deepfake'ami. Zdjęcia przedstawiające jego zwłoki są deepfake'ami. Jednocześnie iż on mówi prawdę. Co to oznacza? Oznacza to całkowitą porażkę Izraela w wojnie informacyjnej. Bo oznacza to, że Hezbollah lub też yy, lub też zwolennicy, stronnicy, sojusznicy Hezbollahu mają technologię na tyle zaawansowaną, że byli w stanie wytworzyć bardzo wiarygodne deepfakes, które przynajmniej dla laika, dla amatora są nieodróżnialne od prawdziwych dodatku byli w stanie skutecznie zaangażować topowe konta twitterowe do podania tej nieprawdziwej informacji jako fake. A także nie byli w stanie powstrzymać szerzenia tej nieprawdziwej informacji w mediach społecznościowych. I to nie tylko na X, ale również na Facebooku i na Twitterze. Przepraszam, na Facebooku i na YouTubie. Czyli... Hezbollah wytworzył, w tej drugiej wersji, Hezbollah wytworzył kompletnego fejka, kompletną dezinformację i dał radę w sposób wiarygodny rozpowszechnić ją po internecie, a Izrael nie był w stanie tego powstrzymać. Zarówno osobowo, czyli nie był w stanie przemówić do tych osób, postaci internetowych, które twierdzą, że jest to stuprocentowa prawda, po to, żeby ich nakłonić do nierozpowszechniania tych informacji, do skasowania, jak już rozpowszechniły. Czyli autorytet Izraela poszedł się pierdzielić. Nie, on jest, nie, on, nie jest on już w stanie oddziaływać osobowo na, osobowo na postacie internetowe, czyli nie ma już żadnego autorytetu. Ludzie przestali się z Izraelem liczyć, przestali się go bać, robią co chcą, a wściekłość Izraela w wielu środowiskach jest wręcz Pożądana i ludziom się podoba. W dodatku oznacza to, że stracili oni przełożenie na firmy, do których należą media społecznościowe, czyli na przykład na Google, na Metę, do której należy Facebook, no i na Ilona Maska, do którego należy Twitter, i nie byli w stanie zablokować tej nieprawdziwej i szkodliwej dla nich informacji. Czyli pokazują, że są kompletnie nieudolni. W obu tych wersjach artykuł z Jerusalem Post oznacza, że Izrael przegrywa wojnę informacyjną. A to jest ostatnia ich linia obrony. Dosłownie ostatnia. Zwróćmy uwagę, że Hezbollah, Iran i ewentualnie inni sojusznicy, stosując skutecznie wojnę informacyjną, będą w stanie podburzyć. Społeczność muzułmańską na terenie Europy na tyle mocno, że ci nawet są w stanie zrobić nam tutaj e, wojnę domową lub zagrozić zrobieniem wojny domowej w przypadku włączenia się krajów europejskich po stronie Izraela. To bardzo wyraźnie osłabia Izrael. Weźmy też pod uwagę, że akurat w Stanach Zjednoczonych muzułmanów jest dość mało, natomiast sam fakt, że Iran wyraźnie pokazuje, że nie boi się Izraela, nie boi się Stanów Zjednoczonych i oficjalnie prowadzi politykę antyizraelską, no pokazuje jak bardzo ta skuteczność informacyjna Hezbollahu i nieskuteczność informacyjna Izraela w bardzo szybkim Czasie musi przerodzić się w upadek tego kraju. Przeczytajmy sobie ten artykuł. Jeruzalem Post. Fałszywe plotki o śmierci dowódcy IDF Halawiego w ataku Hezbollahu zalewają media społecznościowe. To nie są plotki, to są, one są pod, te informacje są podawane jako fakty. Choć jeszcze raz podkreślenie, muszą być prawdziwe. Fałszywe doniesienia dotyczące szefa sztabu sił obronnych Izraela. Harciego, Halawiego zaczęły się szybko rozprzestrzeniać po ataku dronów w Hezbollahu, w którym rannych zostało ponad 60 osób. Zobaczcie. To, to też ta informacja już jest porażką informacyjną Izraela. Oni właśnie się przyznali w swoim własnym medium, że oberwali atakiem dronów, nawet nie pocisków, nie rakiet, nie pocisków hipersonicznych, balistycznych. Nie rakiet manewrujących, tylko zwykłych tanich dronów. I oberwali tak mocno, że rannych zostało 60 osób. Gdzie ta wielka i skuteczna żelazna kopuła, która miała sprawić, że Iz do Izraela nic nie doleci? Zwykłe drony już do nich dolatują. Plotki o, plotki o śmierci szefa sztabu sił obronnych Izraela, generała broni Herciego Halewiego. Szeroko krążyły w mediach społecznościowych po ataku dronów Hezbollahu. Do dzisiaj krążą. Do dzisiaj krążą. Godzinę przed rozpoczęciem nagrywania tego vlogu widziałem, tak, widziałem takie nowe posty. Widziałem, jak ludzie to retweetowali, podawali dalej. Niektóre z tych tweetów miały po 2-3 miliony w odsłon, szeroko rążyły w mediach społecznościowych po ataku dronów Hezbollahu, który w niedzielny wieczór uderzył w Izrael w pobliżu rejonu Binimina. Biniemina. Fałszywe doniesienia dotyczące Halewiego zaczęły się szybko rozprzestrzeniać po incydencie, w którym rannych zostało ponad 60 osób. Ciekawe, ile nie żyje. Halewi nie zginął w ataku i przybył na miejsce dopiero po ataku, aby porozmawiać z przedstawicielami wojska i służby zdrowia, jak szeroko informowały izraelskie media. Na co trzeba zwrócić uwagę w tym momencie, że Jerusalem Post. Nie publikuję żadnego filmu ani zdjęcia dokumentującego obecność żywego Halewiego w tym miejscu. A raczej by mu zrobili. Raporty o zabójstwie Halewiego stały się popularnym tematem na platformie X, dawniej Twitter. Krótko po tym zdarzeniu, ponieważ konta X o ogromnej liczby obserwujących zaczęły dzielić się swoimi teoriami dotyczącymi śmierci Halewiego, no właśnie. Jeśli to jest całkowita nieprawda o tym Halewim, no to drodzy Państwo, znaczy, że ktoś przeprowadził bardzo skuteczną kampanię informacyjną wymierzoną w Izrael. Izrael nie był w stanie tego skontrować ani powstrzymać. To pokazuje, że są słabi również w infosferze. Doktor Anastazja Maria Lupis, zweryfikowana postać w mediach społecznościowych z ponad milionem obserwujących. Opublikowała, że śmierć Halewiego została potwierdzona. Ponownie to nieprawda. Wstępne raporty potwierdzają zabójstwo szefa sztabu Armii Izraelskiej. Harciego Halewiego napisała Low Peace i udostępniła zdjęcie szefa sztabu Sił Zbrojnych Izraela. Eee, drodzy Państwo, w chwili obecnej to ma ponad 100 tysięcy serduszek. To też pokazuje, jak bardzo ludzi jara ta informacja, jak bardzo ludzie się cieszą z informacji, jak rozumiem, nieprawdziwej, że ten facet nie żyje. Roszczenia o zabójstwo Halwaja. Podążając e, za tym trendem, amerykański komentator Jackson Hinke zamieścił na Platformie X wpis informujący, że Halewi został zamordowany, według niepotwierdzonych doniesień. Hinkel e, dodał, że zabójstwo Halewiego zostało przeprowadzone przy użyciu zaawansowanych dronów Friber Optik, cokolwiek to znaczy. Obecnie Hinkel na X obserwuje ponad 2 miliony osób, a on sam otwarcie wyrażał swoje antyizraelskie poglądy przez cały okres wojny. Eee, zwróćcie Państwo uwagę na bardzo ciekawą rzecz, że tutaj już nikt nie mówi o antysemityzmie, tylko się mówi pro, nawet Jerusalem Post mówi o antyizraelskich poglądach. Eee, dodatkowo zweryfikowane konto Silence Sir opublikowało zdjęcie fałszywej grafiki, która pokazywała najwyższych dowódców izraelskiej armii i rządu z Czerwonym Krzyżem X na twarzy Halewiego. Pojawiającym się pod słowem wyeliminowany. I znowu ludzie zachwyceni tym postem. E, ponadto badacz i dziennikarz Sulaiman Ahmed, którego obserwujących jest ponad pół miliona, również podzielił tą fałszywą wiadomość o śmierci Halewiego, powołując się na niepotwierdzone doniesienia. Rozumiecie? Tutaj Izra sam się Izrael przyznaje, że ktoś zrobił akcję, Informacyjną wymierzoną w nich, oni w żaden sposób nie są w stanie tego po powstrzymać. Po prostu w żaden. No, co pokazuje bardzo, ale to bardzo dobitnie, no, jak piorunsko są słabi informacyjnie. Dobra, lecimy sobie dalej, drodzy Państwo, o tym, tych Stanach Zjednoczonych. TVN 24 amerykański system TAD będzie bronił Izraela. Rzecznik Pentagonu, generał Pat Ryder, przekazał, że Stany Zjednoczone wyślą do Izraela system obrony antyrakietowej TAD oraz żołnierzy do jego obsługi. System ma większy zasięg przechwytywania niż wyrzutnie Patriot. Z drogą, to dlaczego myśmy sobie kupili Patriota, a nie kupiliśmy sobie tych TADów? Skoro są lepsze. Waszyngton chce wzmocnić swojego sojusznika na Bliskim Wschodzie po ataku rakietowym Iranu. Czym znowu pokazuje, jak Izrael jest słaby. Bo gdyby Izrael był taki silny, jak mówi, gdyby Izrael się, się nie bał w ogóle nikogo, a ten Iran to się tak skompromitował tym atakiem i w ogóle ha, 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 ha. Izrael jest silny, a Iran jest y, słaby i w ogóle śmiechy, y, 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 y. No to drodzy państwo, Stany Zjednoczone nie musiałyby go wspierać. No, wspiera się kogoś, kto potrzebuje wsparcia, czyli potencjalnie sobie nie poradzi. Generał Pat Ryder poinformował, że przekazanie systemu obrony antyrakietowej zatwierdził szef Pentagonu Lloyd Austin zgodnie z instrukcją prezydenta, a TAD ma wzmocnić potencjał obrony Izraela po atakach rakietowych Iranu, które miały miejsce w kwietniu i październiku. Są drogą, czy tam kongres się nie powinien jakoś wy wypowiedzieć? Czy tam można Izraelczykom dawać takie rzeczy? Nie? Tak jak Ukrainie mieli dawać, to to przecież tam ten kongres blokował i tak dalej, tutaj tak po prostu bez niczego? Decyzja ta jest wyrazem niewzruszonego zobowiązania USA do obrony Izraela i obrony Amerykanów w Izraelu przed jakimkolwiek kolejnymi atakami rakietowymi Iranu, głosi komunikat Pentagonu chodzi o obronę Izraela. No, spora część Izraelczyków ma podwójne obywatelstwo. Niektórzy mają potrójne, potwórne, polskie, e, brytyjskie, rosyjskie bardzo dużo ma rosyjskie, e, czy właśnie amerykańskie. E, no i stąd też takie potem teksty, że to chodzi o obronę Amerykanów. Zwróćcie Państwo uwagę, że jak się zaczynał ten cały Saigon w Izraelu, to też został dos, wysłany jakiś samolot z Polski, żeby zabrać obywateli Polski z Izraela. No, potem się okazało, że to nie był, że wszystkim się wydawało, że tam przede wszystkim turyści polscy w Izraelu. Potem się okazało, że to byli po prostu Izraelczycy, którzy posiadali również polskie obywatelstwo. Polskie obywatelstwo ma dość sporo Izraelczyków tak, nie pamiętam od którego roku, chyba 2014 czy 2013, jest dość masowe wydawanie polskiego obywatelstwa w placówkach dyplomatycznych polskich na terenie Izraela, również ludziom, którzy w życiu w Polsce nie byli, nie za bardzo mają jakiekolwiek yy, jakby cokolwiek z Polską łączy, nie znają polskiego, ale po prostu no, dawali to, to, sobie wzięli. I żeby nie było wątpliwości, to nie jest to, że ja mam cokolwiek przeciwko tym Izraelczykom, no, Dają, to biorą. Pytanie, kto kazał dawać i dlaczego? o i do takich, którzy rozdają polskie mm, obywatelstwo niczym, nie wiem, paszport Polsatu, no to już mam pretensje. Ech, co tam mamy dalej? Biden o obronieniu Izraela. Generał Ryder nie przedstawił dodatkowych szczegółów dotyczących tej transzy pomocy dla państwa żydowskiego. Podczas e, krótkiej rozmowy z dziennikarzami w bazie MacDill Air Force w Tampie, przed wylotem z Florydy, prezydent Biden powiedział, że podjął decyzję o przekazaniu TAD, aby bronić Izraela. Czy zobaczcie, Izrael trzeba już bronić. Niedawno to Izrael był ten, który atakuje, nikogo się nie boi, a teraz już ich trzeba bronić. W końcu Izrael walnia Tomem, zobaczycie. Rzecznik Sił Obronnych Izraela, pułkownik NADAW Szoszani, odmówił przekazania informacji na temat terminu dostawy TAD, ale podziękował USA że za przekazanie tego systemu. TAD ma większy niż Patriot potencjał przechwytywania, ale uważa się, że stanowi on uzupełnienie tego ostatniego systemu. Może radzić cele oddalone o yy, 150 do 200 km, wyjaśnia ab czyli Associated Press. Czyli, drodzy Państwo, to by znaczyło, że ten patriot jest w ogóle kiepski, bo skoro ten... Pamiętacie, jak te esterysta? To też się mówiło, że 200 km, coś takiego, nie? Nawet może więcej trochę. A tutaj mamy 150-200, to jest ten zaawansowany. Patriot ma krótszy możliwość oddziaływania. Czyli by wychodziło, że ten system rosyjski jest lepszy od patriota. Teheran. Tutaj jest napisane absolutnie gotowy, chyba absolutnie gotowy. Agencja zwraca uwagę, że Ryder przedstawił decyzję Waszyngtonu tuż po ostrzelaniu Iranu, by USA nie wysyłały swoich sił zbrojnych do Izraela. Zobaczcie jeszcze raz. Agencja zwraca uwagę, że Ryder przedstawił decyzję Waszyngtonu tuż po ostrzeżeniu Iranu, by USA nie wysyłały swoich sił zbrojnych do Izraela. Czyli tak. Iran mówi: Nie wysyłajcie Amerykanie swoich sił zbrojnych do Izraela. On mówi: Wyślemy. Do obsługi broni wyślemy. Sygnał taki wysłał szef irańskiej dyplomacji. Abbas Arakci, który napisał w serwisie X, że Ameryka naraża życie swoich żołnierzy, wysyłając ich, by obsługiwali systemy antyrakietowe USA w Izraelu. A co będzie, jeśli któryś z tych żołnierzy zginie? Będzie to pretekst do włączenia się Stanów Zjednoczonych do wojny? Ideo zakład, że tak. Wprawdzie podjęliśmy w ostatnich dniach kolosalne wysiłki, aby opanować zagrożenie. Otwartą wojną w naszym regionie, ale jasno oświadczam, że nie ma dla nas czerwonych linii, jeśli chodzi o obronę naszego narodu i naszych interesów, głosi wpis ministra. Teheran jest absolutnie gotowy stawić czoło wojnie, dodał Arakci. Po ostatnim irańskim ataku, do którego doszło 1 października. Przypominam, że dziś jest 15, w chwili, w której nagrywam, jest. 4 godziny po północy, jak zaczynałem nagrywać, to jeszcze nie było informacji, żeby Iran dokonał kolejnego ataku lub Izrael dokonał kontrataku, a miał być szybki, wręcz natychmiastowy, a się zaczyna właśnie trzeci tydzień. Po ostatnim irańskim ataku, do którego doszło 1 października, kiedy to Iran ostrzelał Izrael blisko 200 rakietami, i Rozolima zapowiedziała odwet. Jego nie realizuje, więc pokazuje słabość. Drugi taki nalot w historii. Takaron ogłosił, że atak rakietowy na państwo żydowskie był odpowiedzią na zabicie przez Izrael przywódcy palestyńskiego Hamasu, libańskiego Hezbollahu oraz jednego z dowódców irańskiej gwardii rewolucyjnej. Zapowiedział też, że jeżeli Izrael przeprowadzi atak odwetowy, spotka się on z kolejną reakcją Iranu. Tam Iran zagroził, że im y, infrastrukturę krytyczną rozwali. Październikowy Ira, nalot Iranu na Izrael był drugim takim atakiem w historii. Do pierwszego ostrzału doszło w kwietniu, a Izrael w odwecie zniszczył jeden z ważnych radarów irańskiego, syst, irańskiego systemu obrony powietrznej. Zarówno kwietniowy, jak i październikowy atak Iranu nie spowodował większych szkód w samym Izraelu. No właśnie tutaj, jeśli chodzi o pierwszy, to generalnie zgoda, a jeśli chodzi o drugi, no to zdania są podzielone i podobno jednak spowodował. PAP, czyli Polska Agencja Prasowa, Putin spotkał się z prezydentem Iranu. Ukraina protestuje. Władimir Putin spotkał się z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem w kuluarach Międzynarodowego Forum odbywającego się w stolicy Turkmenistanu. Aż Chabadzie. Informują świadkowie, e, Światowe Agencje Ukraińskie MZ wystosowało protest. Oficjalne forum, e, wzajemne powiązania czasów i cywilizacji, e, podstawa pokoju i rozwoju, poświęcone jest 300. rocznicy urodzin turkmeńskiego poety i filozofa Mahtung Kulego i pierwotnie było planowane jako nieoficjalny szczyt. Przywódców organizacji państw turkijskich, lecz z nieznanych powodów jego status został zmieniony, a właściwie obniżony do forum. Z tego powodu swój przyjazd odwołał przywódca Turcji Recep Tayyip Erdogan, informuje radio Swoboda. Turkmański portal rządowy poinformował natomiast w piątek, w dniu wydarzenia, że jest to szczyt państw WNP. Wiadomo, że na forum przybyli oprócz Putina i Pezeszkiana przywódcy Mongolii, Uzbekistanu, Kazachstanu i Pakistanu. Prawdopodobnie Erdogan nie przyjechał, to prawdopodobnie był wybieg, żeby nie było problemu, że się Erdogan spotyka z Putinem. No jednak Turcja jest w NATO, nie? Nie wszystkie te państwa należą do WNP. Aktywnie współpracujemy na arenie międzynarodowej, a nasze oceny bieżących wydarzeń są na świecie są często bardzo zbliżone, powiedział Putin podczas spotkania z prezydentem Iranu. Było to ich pierwsze spotkanie. Wiadomo też, że obaj przywódcy omawiali kwestie dwustronne, a także sytuację na Bliskim Wschodzie. Według w ubiegłym tygodniu rosyjskie media poinformowały, że gotowa jest do podpisania umowa między Rosją a Iranem dotycząca kompleksowej współpracy obu państw. A obecnie rozważana jest kwestia miejsca i sposobu jego podpisania. Ambasador Iranu w Moskwie Kazem Jawali powiedział, że może to nastąpić przy okazji szczytu państw BRICS. W wykazaniu, który odbędzie się w dniach 22-24 października. Wiadomo, że może Iran współpracuje z Rosją, sprzedając jej m.in. śmiercionośne drony Szachet, wykorzystywane przez rosyjską armię do atakowania celów na Ukrainie. Zobaczcie, nawet PAP zaczął mówić na Ukrainie, a nie tą nową mowę w Ukrainie. W związku z wizytą Putina w aż Chabadzie ukraińskie MZ wezwało Władze, i tam dalej, to tam, tam Ukraina krzyczy, że nie wolno. Nie sądzę, żeby ani Iran, ani Rosja jej słuchały. No z Rosją jest w stanie wojny, więc w oczywisty sposób jej nie słucha. A tu Iran sprzedaje Rosji uzbrojenie, więc jakby, się, jakby obchodziło ich zdanie Ukrainy, to by nie wysyłali tego uzbrojenia. Nie? Drodzy Państwo, rozłamie w NATO, bo to jest faktyczny rozłam w NATO, a przynajmniej zaczynają być rysy na NATO. Bankier.pl. Erdogan o ataku Izraela na Damaszek. Rosja, Syria i Iran powinny podjąć kroki. Rosja, Syria i Iran powinny podjąć skuteczniejsze kroki w obronie integralności terytorialnej Syrii, oświadczył w sobotę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, komentując izraelski atak na Damaszek. Będziemy stać w obronie pilnego i trwałego pokoju w Syrii. Izrael jest najbardziej. E... Konkretnym zagrożeniem dla pokoju regionalnego i światowego, powiedział prezydent cytowany przez agencję Reutera. Rozumiecie? Izrael jest najbardziej konkretnym zagrożeniem dla pokoju regionalnego i światowego. Nie Putin, nie Turcja, nie Chiny, nie Xi Jinping, tylko Izrael. No to powiem szczerze, jakbym słyszał przepowiednie Krzyśka Jaskowskiego. Tylko, że to mówi prezydent Turcji. Konieczne jest, by Rosja, Iran i Syria podjęły bardziej skuteczne kroki w sytuacji, która stw stwarza największe zagrożenie dla syryjskiej integralności terytorialnej, dodał. Czyli wprost, e Erdogan mówi, że e Izrael może chcieć coś wziąć kawałek Syrii. Ministerstwo Obrony Syrii podało, że siedmiu cywilów zginęło 8 października w Irańskim w izraelskim ataku lotniczym na budynek mieszkalny w stolicy Syrii, Damaszku. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, w skrócie OSDH, miło, że miejsce to było często odwiedzane przez członków Irańskiej Gwardii Republikańskiej i libańskiego Hezbollahu. Z kolei oficjalna syryjska agencja SANA poinformowała o izraelskim ataku wymierzonym w budynek nieskalny w dzielnicy Mazach, w którym mieszczą się misje dyplomatyczne i biura ONZ. Ech, państwowe media, Wcześniej informowały, że syryjska obrona powietrzna przechwyciła wrogie cele w pobliżu Damaszku. Izraelska armia od lat przeprowadza uderzenia na cele Syrii, głównie na pozycje sponsorowanych przez Iran bojowników, ale operacje takie nasiliły się po ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku. Erdogan odniósł się też do stosunków Turcji. Z sąsiednią Grecją. Zapowiedział, że szef tureckiego MZ Hakan Fidan, uda się z wizytą do Aten, by porozmawiać o dwustronnych relacjach, tym m.in. o delimitacji granic morskich i jurysdykcji dotyczącej przestrzeni powietrznej. Między Grecją i Turcją, krajami należącymi do NATO, nie ma porozumienia w sprawie w sprawie delimitacji. Wyłącznych stref ekonomicznych i związanych z tym roszczeń dotyczących suwerennych praw na tym obszarze. W ubiegłym roku, po udzieleniu przez Grecję pomocy Turcji, po tragicznych skutkach trzęsieniach ziemi, we wzajemnych stosunkach rozpoczęła się nowa era Natalia Dziurlińska pap. No, drodzy Państwo, wyraźnie widać, że coś się tam zaczyna dziać w sensie, że się kraje dogadują przeciwko Izraelowi, natomiast Izrael zaczyna się konfliktować z kim się tylko da, nawet z NZ-em. Polsat News. Nasila się konflikt na linii Izrael-ONZ. Antonio Guterres uznany persona non grata. Czajcie? Szefa ONZ-u uznali persona non grata, bo, śmiał, bo śmie mu się nie podobać, że jego wojska, czyli wojska ONZ-u są atakowane. Boże, jak on śmie! Chce bronić swoich żołnierzy! No, jak on tak może? No? Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres został uznany za persona non grata przez Ministra Spraw Zagranicznych Izraela. Z kolei Benjamin Netanyahu wezwał siły pokojowe do natychmiastowego wycofania się z południowego Libanu. Nadszedł czas, abyś usunął Unifil z twierdz Hezbollahu i z obszaru walk. Zapelował do Guterresa. Rzecznik ONZ przekazał jednak, że żołnierze zostaną na swoich pozycjach. Wiecie... No, kto może żądać usunięcia sił pokojowych? No, ten, kto chce wojny. Przypomnę tylko, że taką sytuację przewidziałem jeszcze na samym początku konfliktu Izraela, wtedy jeszcze jak pacyfikował strefę gazy. Zwracałem uwagę, że kolejny będzie Liban, po Libanie będzie zachodni brzeg Jordanu, i tak dalej, i tak dalej. Tam całą układankę pokazałem. Na razie się zgadza. Izrael potrzebuje spacyfikować Liban, po to, żeby Liban nie. żeby nie. Nie przyszedł na pomoc Palestyńczykom z zachodniego. z tego, z zachodniego brzegu Jordanu, jak będą ich pacyfikować. A zobaczycie, że będą, to jest kolejny krok. No i. Żeby znowu móc zaatakować ten Liban skutecznie od strony lądu, to potrzebuje przeszkodę usunąć, którą są żołnierze onz y Przypomnę, że przewidziałem, że będą atakować. Niestety przewidziałem też, że możemy mieć do czynienia z operacją fałszywej flagi, gdzie żołnierze, na przykład polscy, zostaną zaatakowani i nam powiedzą, że zaatakowali ich libańczycy. Hezbollahowcy. A tak naprawdę to zrobi Izrael. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jest to niestety całkiem prawdopodobne. Izraelski minister spraw, widać, że są po prostu bezwzględni i piorunsko zdeterminowani. Izraelski minister spraw zagranicznych Izrael Katz przekazał w niedzielę, że jego kraj uważa sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa za persona non grata z powodu braku potępienia irańskiego ataku rakietowego, przekazał Reuters. Czyli nie, że coś zrobił, tylko że czegoś nie zrobił. Kac. Brak realizacji. Reakcji Antonio Guteresa określił mianem antysemickiego i antyizraelskiego. Dobrze, że rozróżniają te dwa pojęcia. Ehm. Drodzy państwo. A czy ten Antonio Guterres został o to poproszony? Bo wiecie. A propos tego, że dlaczego ja na przykład tak co jakiś czas mówię rzeczy, o których nikt mnie nie pyta, że potępiam to, potępiam tamto, oczywiście ten atak Hamasu też potępiam, bo ja potępiam wszystkie ataki, uważam, że powinna być pokój, a nie wojna. Niemniej jednak uważam, że Hamas został sprowokowany do tego ataku przez Izrael. I to była po prostu odpowiedź. Choć oczywiście potępiam, no ale potępiam też działania Izraela i tak dalej. Powinien być pokój, a nie wojna. E, no bo tutaj wiecie tyle rzeczy złych się na świecie dzieje, że w zasadzie to tacy ludzie jak sekretarz generalny ONZ, to by nic nie robił, tylko siedział i nagrywał filmiki, w których by potępiał. że to jest masa tego zła, co się na świecie dzieje. Pytanie, czy on został o to poproszony w ogóle. No i pytanie, czy na przykład Izrael... <słuch> Nie, no, chciałem powiedzieć, że pytanie jest, czy Izrael potępia to, że ilu cywili wybili, ale wiadomo, że nie potępia. Wiadomo, że uważają, że mają prawo. A ja to na przykład potępiam. Jak długi, już 2 października szef izraelskiej dyplomacji przekazał, że sekretarz generalny ONZ ma zakaz wjazdu do tego kraju. A ciekawe, czy tak w odpowiedzi na przykład ONZ mogłoby uznać za persona non grata Netanyahu, czy tego szefa ONZ-u. Drugą, to też jest dziwne, że przecież zobaczcie. Yy, Netanyahu ostatnio przemawiał w ONZ. -cie. Wiadomo, że przemawiał, bo były chociażby filmiki, jak duża część delegatów po prostu ostatecznie wyszła, jak facet miał przemawiać. No to skoro przemawiał w tym ONZ, no to był w ONZ. -cie. No i dlaczego on nie został zatrzymany i oddany do dyspozycji tego międzynarodowego prokuratora z tego międzynarodowego trybunału karnego? Nie? Putin nie jeździ do NZ-u, żeby go nie zawinęli. Dlaczego Nataniahu nie zawinęli? Przecież to jest ten sam prokurator tego samego Trybunału. Ciekawe, nie? Konflikt na linii Izrael-ONZ. Nataniahu domaga się wycofania żołnierzy Unifil. Również w niedzielę premier Izraela, Benjamin Nataniahu skierował do Guterresa apel o natychmiastowe wycofanie sił pokojowych z południowego Libanu. Nadszedł czas, abyś usunął Unifil, stwierdz Hezbollahu i z obszarów walk, zażądał cytowany przez The Jerusalem Post. Netanyahu przekazał, że siły były obronne Izraela, w skrócie IDF, wielokrotnie prosił, prosiły o ewakuację sił pokojowych, ale za każdym razem spotykało się to z odmową. Odmowa ewakuacji żołnierzy Unifil, czyli Czyni z nich zakładników Hezbollahu. To zagraża zarówno im, jak i życiu naszych żołnierzy, mówi szef izraelskiego rządu. No ej, ale przecież Unifil nie strzela do Izraelczyków. To Izraelczycy strzelają do Unifilu. Hezbollahowcy chyba też nie strzelają do Unifilu, więc sorry, ale to zdanie to jest ściema. Izraelskie ataki <laughs> na siły Unifil. Najlepiej, jak zostaną wycofani. W czwartek UNIFIL przekazał, że kwatera główna i pobliskie stanowiska były w ostatnim czasie wielokrotnie atakowane. Izraelscy żołnierze mieli celowo ostrzelać i zniszczyć kamery monitoringu. W piątek ostrzelane z czołgu została też jedna z wież strażniczych przy bazie w Nakurze. Spadło z niej dwóch żołnierzy, którzy odnieśli lekkie obrażenia. Tego samego dnia UNIFIL przekazał, że izraelski buldożer przewrócił również bariery na pozycjach ONZ w pobliżu e, niebieskiej linii oznaczającej granicę między Libanem i a Izraelem. Netanyahu przekazał, że IDF bada incydenty, do których doszło w ostatnich dniach. Żałujemy, że żołnierze UNIFIL zostali ranni i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby temu zapobiec. Po prostu do nich nie strzelajcie. Ale prostym i oczywistym sposobem na zapewnienie e, tego jest po prostu wyprowadzenie ich ze strefy zagrożenia. No ale zagrożenie z twarzy Izrael. Utworzono na moce rezolucji bezpieczeństwa NZ misja pokojowa działa na południu Libanu od roku 1988. Obecnie w bazie Bierze w niej udział 10 tysięcy żołnierzy, w tym polskich kontyngent, który liczy 200 wojskowych. Jest odpowiedź ONZ. Rzecznik ONZ poinformował w niedzielę wieczorem, że żołnierze misji pokojowej w Libanie pozostaną na wszystkich swoich pozycjach. Flaga ONZ nadal powiewa, dotał Unifil, podejmuje wszelkie możliwe kroki, by zapewnić bezpieczeństwo żołnierzy misji pokojowej. No nie. No bo wszelkie możliwe środki to między innymi aktywna obrona przed żołnierzami Izraela, którzy atakują, są agresywni, a Unifil się nie broni. Przekazał też, że sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres, ocenił i żołnierze Unifil nigdy nie mogą być celem ataków, a postępowanie takie mogłoby zostać uznane za zbrodnię wojenną. Ale oni są już celami ataków, czyli mamy do czynienia ze zbrodnią wojenną. To kiedy wyciągnięte wnioski będą i dlaczego Netanyahu nie został aresztowany w ONZ-cie i oddany do dyspozycji Międzynarodowego Trybunału Karnego. Guterres oznajmił też, że bezpieczeństwo personelu ONZ musi pozostać zagwarantowane. No nie musi bo nie jest, a Guterres nic z tym nie robi dalej, a propos bezczelności Izraela wirtualna Polska opracowała osoba która podpisuje się jako PC Izrael uderzył w chrześcijan, tragiczny bilans Czerwonego Krzyża co najmniej 18 osób zginęło w wyniku izraelskiego nalotu na miejscowość Aito w południowym Libanie przekazał Czerwony Krzyż, teren ten zamieszkuje głównie zamieszkują głównie chrześcijanie jak podkreśla agencja Associated AFP, czyli to jest chyba Associated Press, nie? Przepraszam, agencja AFP dodał: do, dotąd nie był celem ataków izraelskich sił zbrojnych. No, ale teraz już jest. Nalot miał miejsce w poniedziałek rano, a jego celem był dom mieszkalny. Jak przekazał agencję Reuters, Burzumisz, Aito Josep Trad, budynek był wynajmowany przez uchodźców. Super. Napierdzielanie w uchodźców. I jeszcze w budynek cywilny. No po prostu najbardziej humanitarna armia świata. E, to w regionie kada to jedno z, z najdalej na północ położonych miejsc w Libanie, które jak dotąd zostało zaatakowane przez Izrael. Górzysty teren zamieszkiwany jest głównie przez chrześcijan i dotychczas nie był atakowany przez izraelskie wojsko, przypomniała agencja AFP. W ataku zginęło co najmniej 18 osób. Czerwony Krzyż przekazał, że w izraelskim nalocie na miejscowość Aito zginęło co najmniej 18 osób. Wcześniejsze doniesienia libańskiego Ministerstwa Zdrowia mówiły o co najmniej 9 ofiarach śmiertelnych. W ciągu ostatnich 3 tygodni Izrael nasilił swoje działania, Wojenne w Libanie, potwierdzając, że celem operacji jest eliminacja zagrożenia ze strony Hezbollahu, wspieranej przez Iran szyickiej organizacji, która kontroluje znaczne obszary Libanu. Do tej pory izraelskie naloty koncentrowały się głównie na terenach zamieszkałych przez szyitów, obejmujących południe kraju, Dolinę Beka oraz południowe przedmieścia Bejrutu. Poza nalotami Izrael prowadzi także operację lądową na południu Libanu, która trwa już od dwóch tygodni. Rząd w Jerozolimie zaznacza, że starania wojskowe wymierzone w Hezbollah, a dotychczasowe ataki doprowadziły do śmierci kilkuset członków tej organizacji. Pytanie: ilu przy okazji cywilów wybili? W tym jej wysokich rangą dowódców oraz znaczne. Osłabiły militarny potencjał grupy. Niemniej jednak, jak podają libańskie media i władze, wśród ofiar nalotów jest wielu cywilów. Liczba ofiar rośnie. W Hezbollah e, ponad, od ponad roku regularnie ostrzeliwuje północną część Izraela, co ma związek z trwającą wojną w strefie gazy. Irańskie siły zbrojne odpowiadają na te. Ataki silnymi kontruderzeniami. Ministerstwo Zdrowia w Bejrucie poinformowało, że od początku ostrzałów, które nasiliły się w ciągu ostatnich trzech tygodni, w Libanie zginęło ponad 2300 osób, a ponad 10 tysięcy zostało rannych. Większość z nich padła ofiarą izraelskich nalotów. W ciągu ostatniego roku, w wyniku ataku Hezbollahu na północ Izraela, zginęło ponad 50 osób. Eee, tak. Czyli tam. Kilka tysięcy, tu kilkadziesiąt. W ostatni weekend, w wyniku ataku drona na bazę wojskową w środkowym Izraelu, śmierć poniosło czterech żołnierzy. Jednocześnie konflikt zmusił do ucieczki około 1,2 miliona z 5,5 miliona mieszkańców Libanu, co stanowi dodatkowe obciążenie dla kraju, który od dawna zmaga się z kryzysem gospodarczym. No i drodzy Państwo, do tego WNP Iran zerwał rozmowy z USA. Wskazał powód, napisał pan Wojciech Żurawski. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Arachci przekazał, że obecne wydarzenia na Bliskim Wschodzie uniemożliwiają dalsze prowadzenie nieoficjalnych rozmów z amerykańskimi negocjatorami za pośrednictwem Omanu. Czy mówiąc krótko, Iran widzi, że, Iz, że Stany Zjednoczone włączają się w ten konflikt, a Izrael tak naprawdę chce wojny, więc mówi dobra, mamy w dupie. <sighs> Bardzo przykre, bo to oznacza, że ta wojna idzie. No i drodzy Państwo, kogo Iran za sobą bierze? Czyli WNP.pl Iran liczy na pomoc państw arabskich w konflikcie z Izraelem. Napisała osoba, która niestety się nie podpisała. Rząd Iranu. Jest niezwykle zaniepokojony i angażuje się w pilne wysiłki dyplomatyczne z krajami Bliskiego Wschodu, aby ocenić, czy uda im się zmniejszyć skalę reakcji Izraela na atak rakietowy. Początku bieżącego miesiąca, poinformowała stacja CNN. Niepokój Tehranu budzi niepewność względem tego, czy USA będą w stanie przekonać Izrael, by nie uderzał w irańskie obiekty nuklearne i naftowe, a także z faktu osłabienia Hezbollahu, największego sojusznika w regionie, przez irańskie operacje wojskowe. I tyle, drodzy Państwo. Oby się nie okazało, że obudzimy się któregoś ranka. I będzie to początek III wojny światowej. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia.